Zakaz kolportowania tarnobrzeskiego niecodziennika, przeprosiny na łamach tegoż periodyku oraz Echa Dnia i Tygodnika Nadwiślańskiego, a także 2000 wpłacone na cele charytatywne to wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wobec Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg, które swoimi publikacjami chciało zdyskredytować starającego się o reelekcję prezydenta Norberta Mastalerza. Jak stwierdziła Grażyna Łuczak, sędzia prowadzący sprawę, opublikowane w niecodzienniku treści w trybie wyborczym można było oceniać wyłącznie w kategorii prawda-fałsz. Fałszem więc, zdaniem sądu i samych pozwanych, czyli prezesa Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg oraz popieranego przez to stowarzyszenie kandydata na prezydenta Grzegorza Kiełba, było podanie wskaźnika zadłużenia miasta. To jednak, co prezes stowarzyszenia Wojciech Wąsik oraz kandydat na prezydenta i jednocześnie redaktor naczelny niecodziennika Grzegorz Kiełb nazwali oczywistą omyłką pisarską, sąd uznał za zwykłą nieprawdę wymagającą sprostowania. Nieprawdą też zdaniem sądu okazała się zawarta w niecodzienniku informacja, jakoby urzędujący prezydent nie wybudował żadnej nowej drogi i parkingu. To także ma zostać sprostowane. Kolejny zarzut autorów tarnobrzeskiego niecodziennika, jakoby w miejskich inwestycjach nie uczestniczyły firmy lokalne, również nie znalazł potwierdzenia w materiale zgromadzonym przez sąd. I to też autorzy będą musieli sprostować. Do kolejnych zarzutów stawianych prezydentowi Norbertowi Mastalerzowi, dotyczących zdaniem przedstawicieli mojego miasta Tarnobrzeg dziwnych rozliczeń z rejonem dróg miejskich i przetargów, sąd się nie odniósł, twierdząc, że nie mogą być one rozpatrywane w trybie wyborczym. Nadużył władzy poprzez przedziwne rozliczenia ze spółką rejon dróg miejskich przy usłudze utwardzenia drogi wewnętrznej, układaniu nawierzchni z kostki brukowej. A to w przypadku pierwszej usługi koszt wykonania był przynajmniej trzykrotnie większy, a co do drugiej powinien zapłacić około 10 tysięcy więcej, więc zaoszczędził na spółce miejskiej dobre 30 tysięcy złotych. Przez zużycie zwrotu przedziwne rozliczenia jest to ocena piszącego. Sąd tutaj nie może tego zweryfikować, że te rozliczenia nie były przedziwne, bo nie jest to informacja, która opisuje stan rzeczywisty, tylko ocenę, a do oceny każdy ma prawo i sąd nie mógł uwzględnić wniosku poprzez zobowiązanie czy zakazywanie, że nadużył władzy. Każdy ma prawo do takiej oceny. I to w trybie 111 nie może być weryfikowane. Podobnie o tych przetargach, które były ogłoszone i wyborze tej oferty rażąco niskiej ceny. Tak jest przy wyborze oferty, przy zamówieniach publicznych, że są różne z tym związane problemy z wyborem oferty. Niższa cena, wyższa cena, też w kategoriach prawdy i fałszu. Tej informacji nie da się zweryfikować. Przedstawiciele Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg, którzy zakazali nam pokazywania swojego wizerunku, uznając nas za media niewłaściwe, uznali jednak wyrok sądu za swój sukces. Na dowód tego prezes stowarzyszenia tytułował już kandydata na prezydenta prezydentem. Tuż po odczytaniu wyroku padli sobie w ramiona i pospiesznie na sądowym korytarzu zwołali konferencję, ogłaszając sądową wygraną. Sąd nie dał wiary Norbertowi Mastalerzowi. Ten biedaczyska chciał dzisiaj tym wyrokiem iść do przodu i pokazywać, jaki jest to zwycięzca. Okazało się, że jest totalnym przegranym w dniu dzisiejszym. Mówiąc wprost, reżim Norberta Mastalerza na glinianych niestety jest nogach i kwestia dni, miejmy nadzieję, że pęknie, miasto się wyzwoli i Tarnobrzeg zacznie być normalnym miastem, gdzie nikt się nie będzie bał, nie będzie zastraszany, gdzie każdy będzie mógł wyrazić swoją wolę, a przede wszystkim miasto zostanie kopnięte w drogę rozwoju i cywilizacyjnego, i gospodarczego. Oświadczenie w sprawie wyroku sądu wydał też prezydent Norbert Mastalerz. Czytamy w nim. Niecodziennik tarnobrzeski kłamał. Tak przed chwilą orzekł Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, który zakazał Grzegorzowi Kiełbowi i Stowarzyszeniu Moje Miasto Tarnobrzeg dalszego rozpowszechniania tego pisemka, sprostowanie i wpłatę 2000 zł na cel charytatywny. I wszystko jasne, niezawisły sąd położył tamę kłamstwom, jakie rozpowszechniało stowarzyszenie w swoim pisemku, którego redaktorem naczelnym jest Grzegorz Kiełb, kandydat na urząd prezydenta miasta. A kłamał m.in. w przypadku zadłużenia miasta, braku nowych dróg i parkingów i udziału lokalnych firm w miejskich inwestycjach.
Żyjemy w demokratycznym państwie prawa, gdzie istnieje odpowiedzialność za słowo, a nie w bananowej republice, gdzie można wszystko. Potwierdził to dzisiaj niezawisły sąd, w co głęboko wierzyłem, bo prawda jest tylko jedna. Głęboko wierzę również w to, że 16 listopada tarnobrzeżanie wystawią Stowarzyszeniu Moje Miasto Tarnobrzeg i jego kandydatowi na prezydenta uczciwy rachunek za tę kampanię kłamstw, podłości i nienawiści.